Dlaczego toksyk cię odrzucił, ale nie usunął ani nie zablokował? Ponieważ jest to dla niego wygodne. Chce mieć możliwość swobodnego, okazjonalnego seksu bez żadnych zobowiązań. Trzymają cię na tzw. ławce rezerwowych na wypadek, gdyby ich nowe ofiary przypadkiem nie przypadły im do gustu. Jedną z głównych motywacji dla ludzi zaburzonych jest uznanie. A były partner z całą pewnością to uznanie zapewni popaprańcowi, przynajmniej w jego mniemaniu. Ciągle potrzebują tego świeżego, narcystycznego zapasu. W pewnym sensie popapraniec wie, jak wygląda zaopatrzenie, zasilanie byłego partnera. Mogą potrzebować starego zapasu w tak zwanym okresie przejściowym. Czasami po prostu brakuje im kontroli nad tobą, dostępu do różnych twoich zasobów i rzecz jasna władzy. Władzy, jaką dzierżyli w związku. Toksyczni ludzie szczególnie nienawidzą porażek i przegrywać, nienawidzą odrzucenia przez główne źródło i mają po prostu gigantyczne trudności z zaakceptowaniem tego. Nie mogą po prostu sobie ciebie odpuścić, że tobie się udało. Mają także tajne informacje na temat luk i słabości swoich byłych, które mogą chcieć wykorzystać, aby móc manipulować. Oczywiście, standardowo daje im to rozkosz, poczucie władzy.